takim razie ja zacznę od dokumentu. Krótki film o wirusie. Jan Paweł Trzaska jest z nami. Ja muszę powiedzieć, że kiedy zaczęłam oglądać ten film, to pierwsza taka myśl, jaka mi przyszła do głowy, to Zofia Rydet i jej fotografie. Można trudno powiedzieć może o charakterze etnograficznym, ale takie, które rzeczywiście jak gdyby wchodziły w głąb rzeczywistości polskiej, która nie jest taka zupełnie oczywista. Ona pokazywała wnętrza chat, gdzie na przykład obok telewizoru, odbiornika telewizyjnego wisiały święte obrazki, gdzie właśnie na telewizorze gdzieś tam się pojawiały te makatki. To wszystko było nieoczywiste. Momentami mogło się wydawać dziwne, natomiast zawsze było to pokazywane z wielkim szacunkiem. Zastanawiam się, czy to jest dobra referencja, czy ty gdzieś tworząc ten film, który też jest właśnie taki w czerni-bieli, bardzo ma w sobie taki element właśnie fotografii artystycznej, czy myślałeś trochę w tym kierunku? No, cieszę się, że takie skojarzenia ten film przynosi. No, na pewno jest to jakiś swego rodzaju taki portret we wnętrzach naszych bohaterów. No, dla mnie to było też ważne, żeby właśnie ten szacunek do bohatera, żeby on był, i dużo zajęło mi czasu, żeby dotrzeć do człowieka, bo no, to są ludzie z marginesu społecznego, wiele problemów jakby ich trawi, te życiorysy ich są bogate i no faktycznie to było takie czekanie na te momenty i potrafiłem z tą kamerą 40 minut kręcić jedno ujęcie i nagle było takie jedno zdanie, wokół którego już można było budować scenę i no dużo czasu poświęciłem na to właśnie, żeby dotrzeć i pokazać tą ludzką stronę. A jeśli chodzi o jakby tą warstwę wizualną, to jestem operatorem filmowym, ten film zrobiłem. Po prostu wziąłem kamerę i go zrobiłem, dlatego no, jest to na pewno dla mnie ważna jakby strona filmu i myślę, że to no, jest ważna sprawa. No, ten film jest takim w sumie takim portretem ludzi, którzy nie do końca wiadomo, w którym kierunku będzie się rozwijać. Potem nagle się okazuje, że finał jest dramatyczny, bardzo zmieniający w pewnym sensie ogląd tego, co widzieliśmy wcześniej. Ile czasu to trwało i czy w ogóle zakładałeś, że może to się w tak właśnie dramatyczny sposób skończyć? No zupełnie nie. Okazało się teraz po czasie, ja ten film zacząłem kręcić podczas pierwszego lockdownu, okazało się po czasie, że uchwyciłem jakąś taką ulotną chwilę ludzi u schyłku życia, bo trzech bohaterów jest w moim filmie, a dwóch zmarło. No i wydaje mi się, że to jest taka największa wartość filmu dokumentalnego, gdzieś uchwycenie momentu, który przemija. I cieszę się, że to się udało. Bardzo ciekawa dla mnie jest w tym filmie taki rodzaj kontaktu z naturą, który jest dosyć nieoczywisty, to znaczy jest w tym jakiś fatalizm, bo z jednej strony oni cały czas mówią, że to od Boga zależy, co się wydarzy, kiedy to, ile to moje życie będzie trwało, a równocześnie ci ludzie jednak odnotowują pewne rzeczy, które się dzieją dookoła, czyli na przykład to, że to jezioro, które jest tuż obok, ono pierwszy raz nie zamarzło, czyli jak gdyby też do nich dociera, że następują jakieś zmiany w świecie, które no, mają taki posmak apokalipsy, a równocześnie jest w tym jakieś takie poczucie, no to tak musi być, to rzeczywiście gdzieś tam się jakoś tak toczy, my na to nie mamy wpływu. No tak, to są problemy uniwersalne, które wszyscy my przeżywamy i no, wydaje mi się, że to jest ciekawe, że ma taki, no jest to wpisane jakby, oni przeżywają te same problemy co my, czyli efekt cieplarniany, problem pandemii. Trochę mnie to właśnie tak zaciekawiło, bo my tam przyjechałem z rodziną podczas pierwszego lockdownu, no i wiadomo jak to wyglądało, maski, zakaz wejścia do lasu i nagle zobaczyłem tych ludzi, którzy no zupełnie im się życie nie zmieniło. Oni sobie żyją, oni nic nie mają i są szczęśliwi i to było dla mnie pociągające, że nasze życie było wywrócone do góry nogami, cały system stanął, a oni sobie żyli
tak jak zawsze, jedyne co się zmieniło, to musieli założyć maskę, jak szli do sklepu monopolowego. Daniel Lehaj, czyli Czas na bunt. Tutaj można powiedzieć, że jest zupełnie odwrotna sytuacja, to znaczy nagle się nie ma czegoś takiego, że się pojawiają dramatyczne wydarzenia i one nie mają żadnego wpływu na świat otaczający, tylko raczej jest dokładnie na odwrót. Czyli mamy bohaterkę, która wchodzi w sam środek bardzo dramatycznych wydarzeń. Ja doskonale pamiętam ten czas tych protestów. Faktycznie były momenty, kiedy się robiło bardzo niebezpiecznie. Właściwie chyba raz czy dwa udało mi się po prostu prawie uciec z takiego kotła. Wy jesteście w samym środku, więc może najpierw też takie trochę pytanie techniczne, bo to była dosyć chyba jednak niebezpieczna produkcja. Jak to w ogóle wyglądało z waszego punktu widzenia? Mieliście taki moment, żeby po prostu brać kamerę i w nogi? Znaczy, ogólnie to najgorzej było, jak używali gazu wieprzowego, bo wtedy trzeba było szwenkować w goglach i one od razu parują, więc nic nie widać. Dlatego dużo ujęć jest takich intuicyjnych, powiedzmy. A ogólnie to martwiłem się tym, że policja będzie miała problem z tym, że ich kręcę cały czas. Ale okazało się, że jeśli robiłem to bez żadnego riga, tylko z aparatem, tak przy ciele, to w ogóle nie widzieli mnie. W sensie nie interesowało ich to, co robię. Więc ja się czułem w miarę bezpiecznie, bardziej się martwiłem o Anię, która biegała i krzyczała i bardziej zwracała na siebie uwagę niż ja. I tyle właściwie. Jak długo trwała wasza przygoda? Bo oglądamy te protesty i w zasadzie one, już pomijając, że to się w paru miastach odbywa, tak? Że mamy Warszawę, mamy Kraków, być może jeszcze jakieś miasto się tam pojawiło. Ona bardzo czynnie bierze udział w tych protestach i one są bardzo różne. Od strajku kobiet, poprzez protesty przeciwko takim ubraniom jednorazowym, czyli w ogóle praktykom dużych korporacji odzieżowych. Extinction Rebellion, także tego jest rzeczywiście sporo. Jak długo trwało ten czas, kiedy wyście po prostu razem byli? Znaczy, jej towarzyszyłeś jej razem z kamerą? Znaczy, zdjęcia zacząłem tak, jak się te protesty w ramach strajku kobiet zaczęły kończyć powoli. Czy to był październik 2021 chyba? Czy 2020? 20. I jak już tak naprawdę na dokumentację te najostrzejsze sceny nakręciłem z tymi policjantami, bo to w ogóle ja nie spodziewałem się, że ja coś takiego nakręcę. Ja przyszedłem pierwszy raz sobie z nią na strajk w Warszawie, bo ja nie mieszkam w Warszawie. I ja nie wiedziałem, że te strajki w Warszawie są aż tak inne niż na przykład te we Wrocławiu. No i potem się te strajki kobiet zaczęły kończyć, coraz bardziej wygaszać, ale Ania ma coś takiego w sobie, że ona cały czas chce protestować, nieważne czy inni ludzie to robią, czy nie. Więc jak tylko znajdowała jakieś inne strajki właśnie w ramach tych ubrań czy ekologiczne, to po prostu od razu dołączała tam i to właśnie to jest taki trochę kontrast z tego, że no tam strajkuje 15 osób, a na tym strajku kobiet jest zupełnie inaczej. I więc ten film kręciłem od listopada gdzieś do marca, więc nie jakoś super długo. Potem tylko jakby jakieś takie dokrętki, na przykład ta rozmowa na koniec, żeby jakoś zamknąć, złączyć to, że to jest tak różnorodne, bo no jest to, nie jest tylko jeden temat, tylko kilka połączonych w jedno. Ja pamiętam te strajki właśnie jesienią, właśnie chyba 2020, zaraz po wyroku Trybunału. Pamiętam, że jakoś udało mi się przypadkiem zupełnie dołączyć do grupy moich znajomych, którzy tak dosyć mocno są odsadzeni w strukturach anarchistycznych i to było dla mnie zupełnie jakaś nowa jakość. Raptem się okazało, że to są ludzie, którzy się formują w grupy bezszelestne, przemieszczają się jedni w jedną stronę, drudzy w drugą, komunikują się na jakichś takich zupełnie tajemniczych, zamkniętych kanałach na Telegramie czy Signalu nawet, bo Telegram to już nie, raczej Signal. Też dostawałam jakieś wytyczne typu, że wyłącz geolokację i tak dalej. No tego było rzeczywiście bardzo sporo. Od razu miało się takie poczucie, że się wchodzi w jakiś taki świat bardzo dużego wtajemniczenia. W twoim filmie też się pojawiają takie sceny, gdzie oglądamy to, jak to wygląda od kuchni, trochę od tej strony organizacyjnej. Też widać, że to jest taka rozproszona struktura, że myślę, że bardzo znacząca jest ta scena na początku, kiedy ten policjant mówi, kto ci daje te wytyczne, prawda? Kto tobą kieruje? Ona mówi, nikt. Czy w momencie, kiedy jednak wchodziłeś w ten świat jej, były takie momenty, kiedy mówiono ci, no może dalej nie, może już dalej z kamerą nie iść, bo to jednak już jest takie sprawy dla osób tajemniczonych. Ja tam kręciłem takie warsztaty z tego, jak właśnie protestować skutecznie. I były takie momenty, że oni stosowali jakąś technologię, która jeszcze nie jest powszechnie znana w Polsce. Jakieś na przykład rury metalowe, coś co na przykład w Niemczech się stosuje, ale w Polsce jeszcze nie. I wtedy kazali mi nie kręcić.
albo jak były warsztaty z omijania kordonów policji. To tego też nie mogłem kręcić. Ale to były tylko takie pojedyncze sytuacje, bo na przykład warsztaty sklejenia się, to mam bardzo dobrze zdokumentowane i już wiem wszystko na ten temat. Dobrze, w takim razie dzieci i ryby. Słowo koda teraz się pojawiło w takim powszechnym obiegu w związku z faktem, że właśnie film tak zatytułowany, czyli opowiadający o słyszących i mówiących dzieciach głuchych rodziców, zdobył Oscara. Natomiast podejrzewam, że wasz film zaczął powstawać wcześniej, zanim jeszcze doszło do tych wydarzeń oscarowych, które niewątpliwie pomogą wam bardzo w promocji filmu. To może w ogóle zacznijmy od tego punktu wyjścia, no bo jednak to jest takie środowisko, które nie jest powszechnie znane. Masa osób w ogóle nie wie, co to znaczy koda. Ja zresztą sama się dopiero dowiedziałam przy okazji Oscarów, że w ogóle to jest skrót i on ma konkretne znaczenie i na całym świecie znaczy to samo. I też, że te środowiska, one są gdzieś tam ogólnoświatowe. Ci ludzie się po prostu też między sobą komunikują na całym świecie. No może troszeczkę więcej na ten temat, no bo jednak to jest bardzo istotne w przypadku tego filmu. No, pomysł w ogóle wziął się tak naprawdę od Oli, która szukając pomysłu dokumentalnego trafiła na temat kody i opowiedziała mi o tym i jakoś ten dokument w końcu też trochę przez COVID chyba się nie wydarzył. Ja pomyślałam, że to jest jakby też super przestrzeń do jakby opowiedzenia czegoś fabularnego. No i zaczęłam to dokumentować i wydaje mi się, że tam po prostu jest bardzo dużo jakby rzeczy interesujących, w którym można się przyjrzeć i które można zgłębiać na w ogóle różne sposoby, no jak akurat wybrałam taki. Jeśli chodzi o zdjęcia, bo myślę, że to bardzo jest istotna, warstwa wizualna jest bardzo istotna. My na początku się dowiadujemy, że no taką główną bohaterką tej, znaczy takim bohaterem właśnie, przyjacielem może takim właśnie jest Arielka, tak, czyli syrenka. I trochę ten film jest taki właśnie, ma się wrażenie, że on częściowo jest realistyczny, ale częściowo ta warstwa wyimaginowana jest też takim bardzo ważnym elementem, na przykład warsztat, gdzie mamy do czynienia z wchodzimy do warsztatu, to tam ta tabliczka, która jest na drzwiach, ona nie jest taką typową tabliczką warsztatową, tylko jest w takich pięknych pastelowych kolorach narysowana, tak jakby to była właśnie z jakiejś kreskówki. Opowiedz troszeczkę więcej o tej warstwie wizualnej, bo tutaj gdzieś ten balans jednak jest zachowany pomiędzy tym, co realistyczne, a tym, co jest zupełnie wyobrażone i wiemy, że to jest jakaś taka kreacja, bo na pewno trzeba było to jakoś wyważyć. No, totalnie, miałyśmy dużo rozmów na temat zdjęć, jak to zrobić, bo bardzo nas ciągnęło w tą stronę bajkowości, bo jednak opowiadamy o nastolatce, ale która pływa. Która pływa, tak. Ale to pływanie jakoś przyszło po drodze. Bardziej myślałyśmy o tym, że dzieci, kodacy, stoją na takiej granicy między byciem dzieckiem a byciem dorosłym. I to jest w tym w zasadzie najważniejsze. I chciałyśmy jakoś pokazać, że ona jest w tym świecie dziecięcym i wybrałyśmy tutaj kolorystykę i właśnie takie jakieś te elementy, jak ten warsztat, chociaż potem w środku warsztatu mamy gołą panią w kalendarzu. No właśnie to się łączy, tak? Jest ta, mamy jedno i drugie. Tak. Jest ta dziecięcość. Ale szukałyśmy, jak to przełamać, żeby ten film nie był taki cukierkowy. I właśnie zdecydowałyśmy się wtedy, żeby zrobić tą kamerę z ręki. I te kolory, które są takie dziecięce, to jednak trochę zdesaturować. To był jakiś taki klucz, żeby spróbować to wyważyć i myślę, że ostatecznie się jakoś udało. To pytanie w takim razie do montażysty. Kosma Kowalczyk. Ja tak zauważyłam, że tutaj generalnie jednak jest taka zasada, że twórcy jak mają okazję, to tak dochodzą do tych 30 minut. Znaczy te filmy rzeczywiście tak są raczej 27 minut, 30 minut, ale a wasz jest dosyć krótki. Czy to było tak, że to była taka koncepcja od samego początku, żeby go rzeczywiście dociąć do kwadransa? Czy na etapie montażu po prostu gdzieś to, tak jak to się mówi, samo wyszło?
nie mieliśmy jakiegoś takiego założenia, że musi to konkretnie trwać 15 minut. W zasadzie i przy tym, i po poprzednim filmie, przy którym pracowaliśmy, po prostu chcieliśmy, żeby film był w najlepszej swojej formie i niezależnie od tego, jak długo będzie trwał. Jest na pewno krótszy niż taka układka scenariuszowa. Chyba żadna scena tak całościowo nie wyleciała, ale niektóre sceny było połowę dłuższe. I tak, jeżeli jeszcze chodzi o montaż, to zasadniczo film się bardzo nie zmienił względem scenariusza. Natomiast było kilka zamianek, jeżeli chodzi o te sceny retrospekcyjne. Na kolejności tak. I w sumie też cała podróż z tatą później na pływalnię też miała inną kolejność scenariuszową. Tak. Więc początek i koniec się nie zmienił, reszta się zmieniła. Proszę Państwa, czy ktoś ma pytania? Już jako pierwszy do naszych gości. Jeżeli nie, to ja w takim razie będę dalej prowadzić rozmowę, ale bardzo zachęcam do sygnalizowania, dawania znaku ręką i włączania się do naszej rozmowy. Gracjana i Ola, pytanie do Was. Sam fakt, że mamy bohatera, który miga, jest gdzieś tam sprawą kluczową. I zawsze w takim momencie się pojawia się pytanie, czy wziąć aktora, który po prostu nauczy się tego języka migowego, czy się jednak zdać na kogoś, kto po prostu tym językiem się porozumiewa, bo to jest jego naturalny język. Jak podjęłyście tę decyzję? Co zadecydowało o odtwórcy głównej roli męskiej? Mam też wrażenie, że jakby język migowy, jakby osoby niesłyszące porozumiewają się nim tak płynnie, z taką łatwością, że ciężko byłoby uzyskać wiarygodność u aktora, który nie mówi w tym języku od naprawdę dawna. I zaczęliśmy właśnie od castingów naturszczyków. No i jak spotkaliśmy Marka, no to po prostu poczułyśmy, że to jest to i że nie musimy szukać dalej wśród aktorów, bo on da radę to zrobić po prostu. Ma wszystkie te cechy, które chcieliśmy, żeby nasz ekranowy tata miał. Czyli on po prostu jest właśnie naturszczykiem, który... No dobrze, to w takim razie córka. Bo rozumiem, że to w tym momencie, jeżeli mamy tatę i córkę, to gdzieś tam musi być między nimi chemia. Wiadomo, że to jest jednak w dużej mierze to decyduje o sukcesie tego duetu ekranowego. Czy to było tak, że zaczęłyście poszukiwania od ojca, a potem się znalazła córka, czy to gdzieś tam po prostu łączyło się ze sobą jedno z drugim? Zaczęłyśmy od córki, bo ona jednak była głównym bohaterem i też czułam, że to jest największe wyzwanie, bo to jest też dziecko. Chciałam w ogóle na początku, żeby była trochę młodsza, ale też jakby Paula, trochę podporządkowałyśmy później to już Pauli. No i tutaj też od początku jakby ja wiedziałam, że chcę, żeby to, że bardzo zależało mi na tym, żeby to było prawdziwe dziecko Koda. Wybór jest o tyle prostszy, że żadne z dzieci nie ma doświadczenia i szkoły aktorskiej, więc właściwie jeśli mogę mieć dziecko, które ma jakby już ten naturalną umiejętność posługiwania się językiem migowym i też tą specyficzną dojrzałość, o której już trochę wspomniała Ola, które wiążą się często z byciem dzieckiem Koda, no to pomyślałam, że to będzie po prostu dużo lepszy wybór niż próba wciśnięcia w tą rolę dziewczynki, która jakby nie ma z tym żadnego doświadczenia. I jakby tata był w drugiej kolejności, no i później było spotkanie między nimi i próby i tak. Czy był jakiś taki moment, kiedy się rozważałyście, żeby w ogóle wprowadzić postać matki? Bo ona jest osobą zupełnie nieobecną. To zresztą bardzo ciekawy mechanizm. Ja zauważyłam, że w momencie, kiedy się ogląda filmy, na których występuje wyłącznie ojciec i dziecko, to od razu jak gdyby generuje pytania w sensie takim, a co się stało? A może ta matka odeszła? A może umarła? Jednak cały czas w naszej kulturze jest to taka figura rodzinna dosyć nieoczywista i ona sama z siebie trochę generuje pytania, mimo że w zasadzie czemu. Więc może powiedzcie troszeczkę więcej na ten temat.
I tak, myślałyśmy o tym trochę. Miałyśmy jedną retrospekcję, która miała jeszcze kiedy szło to może odrobinę bardziej w stronę czarnej komedii, która miała gdzieś naprowadzać, co się stało z tą matką. Ale ostatecznie czuliśmy, że to jest za dużo, że po prostu jakby mnożenie bytów nie ma tutaj sensu. A ja bardzo chciałam, żeby to był ojciec, bo wydaje mi się, że jakby ta różnica siły pomiędzy dorosłym mężczyzną a małą dziewczynką, kiedy jest odwrócona, kiedy to on trochę jest zależny od niej, jest jakby najbardziej wyraźna. I dlatego jakby od początku wiedziałam, że chcę, żeby ojciec, żeby odpowiadał jakby, żeby to była relacja ojca i córki. No i czułam, że po prostu jest to mocniejsze, kiedy tej matki w ogóle nie ma i kiedy nawet do końca o niej nie wspominamy, żeby jakby nie tłumaczyć właśnie tak, co do końca się żeby stało. Tak zostawić taką niepewność troszeczkę. Jasne. Pytanie do Daniela. Twoja bohaterka jest taką osobą, która jest w takim cały czas centrum wydarzeń. Widać, że wokół się niej bardzo dużo dzieje i ja to rozumiem, bo takie protesty to jest rzeczywiście taki moment, kiedy ma się poczucie, że życie się toczy tu i teraz. Ale równocześnie gdzieś tak trochę między wierszami wychodzi taka jednak refleksja, że ona w zasadzie całkowicie całą swoją energię życiową poświęca właśnie na tą swoją działalność, że gdzieś na dalszy plan zeszły studia. Troszeczkę nie bardzo wiadomo, jakie ona ma cele. Powiedz trochę więcej na ten temat, bo to jest taki dosyć ciekawy, niejednoznaczny rys tej bohaterki, który gdzieś tam zasiewa taką wątpliwość w to, co będzie się dalej z nią działo. Może, jeśli można, troszeczkę więcej na ten temat. To Ania ogólnie jest osobą, która wśród ludzi jest strasznie ekstrawertyczna, ale ma bardzo dużo potrzebę takiego odpoczywania też od ludzi. Więc ona potrafi tak wyjść na ulicę i po prostu zbierać całe centrum uwagi na siebie. Ale potem jak jest na przykład gdzieś w mieszkaniu albo no, nie robi nic publicznego, to tak totalnie się zamyka w sobie. I to też wynika trochę z tego, że... Bo ja też chciałem zrobić na początku zupełnie inny film, trochę bardziej o Ani, a mniej o strajkach. Ale właśnie to zamknięcie trochę zmieniło kierunek tego filmu. I możliwe, że to właśnie wynika z tego, że Ania, że rodzice Ani są bardzo podzieleni. Jej mama bardzo nie chce, żeby ona strajkowała i żeby nic jej się nie stało, się bardzo tym martwi, a jej ojciec jest profesorem na UJ-cie, który właśnie bardzo propaguje takie działanie proaktywne, aktywizm i ona po prostu jest tak skonfliktowana. W sensie nie chcę też trochę dużo mówić o Ani, ale właśnie to chyba dlatego tak jest. Czy mają Państwo jakieś pytania? O, świetnie, to już podchodzę. W kolejce ci, żeby już dopełnić rundę. Ja chciałem podziękować jeszcze raz za film, krótki film o wirusie i zadać pytanie o to, jak zdobywałeś zaufanie tych bohaterów, bo myślę, że to nie było może proste i też jak długo trwał ten proces zdjęciowy, ile tych materiałów też trzeba było odrzucić, bo to, co zostało, to są naprawdę jakieś perełki, w sensie to jest jakby tak świetnie też zmontowany materiał i właśnie tworzący taką mikroopowieść, że domyślam się, że było też dużo takich rzeczy, które nie weszły. Tak, dziękuję za te słowa. Ja miałem trochę ułatwioną sytuację, ponieważ moja rodzina, mojej żony tam od lat wypoczywa i no to są ludzie, którzy byli zaprzyjaźnieni, ale faktycznie no to już miałem na wstępie ułatwienie z tym, że dużo zajęło czasu, zanim oni się zaczęli naturalnie przed tą kamerą zachowywać. Jeden szczególnie tam zagrywał się, śpiewał, no i przez to też powstało dużo materiału. Główny materiał powstał na przestrzeni 2 miesięcy, marca, 15 marzec do połowy maja 2020 roku, czyli wtedy, kiedy był ten pierwszy lockdown. No i później ten materiał leżał dosyć długo. To wydaje mi się akurat na plus wyszło, bo no mi zależało, żeby też czuć było w tym filmie upływ czasu. Dlatego też jakby większość materiału powstała podczas pierwszego lockdownu, a później jeszcze przyjeżdżałem, żeby dokręcić, zobaczyć, co się dzieje i wydaje mi się, że to trochę zrobiło film, bo no w pewnym momencie ten bohater zmarł, jeden z bohaterów zmarł i to zrobiło
trochę zakończenie i gdzieś wyznaczyło kierunek, w którym gdzieś mam podążać w tym montażu. Montaż był ciężki ogólnie, bo miałem 15 godzin materiału i były naprawdę tam mocne sceny, które ostatecznie no, nie zdecydowałem się, aby pokazać je w filmie, mimo że naprawdę były no, takie, no, budziły emocje. No ale jednak ważne było, żeby w tym materiale jakąś historię znaleźć, która będzie konsekwentna, gdzieś ten film się zacznie i zakończy. I no, tak jak to mówili wielcy świata kina, no montaż jest wszystkim i faktycznie no, w dokumencie tym bardziej. No to była duża praca, już sam fakt, żeby ogarnąć ten materiał, wiedzieć co tam jest ciekawe. No to były godziny opisywania tych materiałów i szukania, no, no szukania właściwie klucza do tej opowieści. A możesz jeszcze troszeczkę więcej na temat właśnie tego klucza powiedzieć, bo moim zdaniem ten film jest no niesłychanie konsekwentny. Tam rzeczywiście to jest taka zamknięta jakaś taka kapsuła. Mówisz, że z 15 godzin to zostało wycięte. Były jakieś takie rzeczy, których szczególnie szukałeś? No ogólnie jak ten film zacząłem realizować zdjęcia, to ja myślałem, że zrobię film o wirusie. To był taki dziwny trochę czas, że nikt nie wiedział, w jaką stronę to pójdzie. Świat oszalał wtedy. System stanął. No nie wiadomo było, co się wydarzy. Ja po prostu stwierdziłem, no wezmę tę kamerę i będę obserwował. Trochę myślałem, że nie wiem, może zachoruje któryś z bohaterów. No niestety dokument jest takim trochę, no jakby to powiedzieć, no ta moralność w dokumencie jest istotną sprawą i niestety im gorzej jest bohaterowi, tym lepiej dla filmu. Nie powiem, że na to liczyłem, tego nie mogę powiedzieć, ale no, chciałem zobaczyć jakby, w którą stronę to pójdzie i to poszło w ogóle w zupełnie inną, bo i na szczęście, bo wydaje mi się, że dużo jest tych teraz filmów o pandemii, o wirusie, no to jest naturalne, bo no, te filmy opisują rzeczywistość, która jest, z tym, że ja jestem zadowolony, że ten temat pandemii i wirusa trochę zszedł na dalszy plan, że się zrobił tłem. I faktycznie no, gdzieś no, nie sposób było pominąć ten wątek religijny, bo to się pojawiało i tutaj dużą no, Fredek, czyli ten bohater z plakatu, to jest jego zasługa, bo no, miał faktycznie takie przemyślenia i ciekawe wypowiedzi, które, no, które ja wykorzystałem. No i jakby poszedłem w tę stronę, zresztą no to jest, wydaje mi się, że to jest też taka rzeczywistość, która gdzieś tam no, sama wyszła podczas kręcenia. I dlatego też trochę się zdecydowałem, żeby pójść właśnie w tę stronę takich spraw ostatecznych, czyli właśnie wiary w Boga, śmierci. Gdzieś to, no, chciałem, żeby to było takie clue tego filmu. A wirus, żeby był tłem. I jeszcze dodam tylko, że na sam koniec, jak już ten film obejrzałem 100 razy i już tutaj szykowałem kopię, to nagle tak do mnie przyszło, że ten tytuł, właśnie krótki film o wirusie, no, że to nie jest dobry tytuł, że to powinno być no właśnie gdzieś, zwłaszcza sytuację zmieniło, jak zmarł drugi bohater, no, no, że nagle, no, że to no, może nie jest właściwy tytuł i gdzieś to powinno iść właśnie w sprawę, w kierunku tej śmierci, takiego trochę oczekiwania na śmierć. Czy ktoś z Państwa ma tutaj z tyłu pytania? Mhm, oczywiście, już. Wszystkim twórcom za oglądnięte filmy chciałam bardzo, bardzo podziękować. A krótki film o wirusie zrobił na mnie bardzo mocne wrażenie. I tak do tej pory jeszcze nie mogę tych swoich jakichś odczuć, tych doznań. Ten film ma jakąś duszę. Może właśnie przez to, że te postacie
gdzieś odeszły ma i przepiękne zdjęcia. Zauroczona tymi twarzami i nadanie tym postaciom takiego właśnie ludzkiego wymiaru. Bo wiemy, jak te osoby są traktowane, to jest ten margines, a oni tutaj mieli szansę do tej swojej wypowiedzi, do tego i że zostali zauważeni w tym filmie i takie można powiedzieć dla nich epitafium. Jestem pod wrażeniem. No, dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? To jeszcze chciałabym już może na samo zakończenie wrócić do tematu pandemii, bo raz, że w przypadku Twojego filmu to jest gdzieś temat wiodący, ale ja zauważyłam, że podczas spotkań z twórcami pandemia wraca. Jako taki trochę wymuszony czynnik, który w jakiś sposób wpływał na film, na to dzieło finalne. To są bardzo różne rzeczy. Z jednej strony rozmawiałam o przypadku filmu, gdzie pandemia wpłynęła po prostu na scenariusz, że ten scenariusz się po prostu zmienił pod wpływem wydarzeń. Pewne rzeczy z niego wypadły, pewne się nowe pojawiły. Były takie też sytuacje, kiedy gdzieś ta pandemia zupełnie pokrzyżowała plany, bo na przykład trzeba było odwoływać plany zdjęciowe, ale bywało też na odwrót, że na przykład to był ten czas, kiedy różni ludzie siedzieli w zamknięciu i na przykład można było przeglądać gotowy materiał. Jak to było w waszym przypadku? Moje pytanie właśnie i do was, i do Daniela. Akurat u nas chyba pandemia tak mocno nie wpłynęła. Nasz pandemiczny film to jest nasz jakby zeszłoroczny film Gniazdo i on faktycznie został ukształtowany jakoś częściowo przez pandemię, a w tym tegorocznym filmie jakoś nie... Tak, już nie kojarzę tak bardzo wpływu. Może dzięki temu nie zrobiłam dokumentu, więc zrobiłyśmy fabułę, no bo tak naprawdę już miałam się spotkać z bohaterami wtedy, ale właśnie i lockdown, tam jakieś dziwne sytuacje też były, więc jakiś wpływ jednak był. No. A czy w przypadku twojego dokumentu miało to jakiś wpływ na ostateczny kształt? No u mnie przede wszystkim ten problem tych maseczek, które tak naprawdę odejmują bohaterce twarz przez 90% filmu i wszystkim innym bohaterom. I też te grupy, wszystkie aktywistów, one są bardzo rygorystyczne na ten temat, więc no jakby nie było opcji, że nawet poprosił ich, żeby je zdjęli. Więc no, to moim zdaniem było duże utrudnienie. Ale na plus jest to, że mieliśmy wszystkie zajęcia zdalnie, więc mogłem spędzać dużo czasu z bohaterką. Proszę Państwa, poproszę jeszcze raz o gorące brawa dla naszych gości. Ja chciałem tylko uzupełnić tu kolegi wypowiedź, bo wydaje mi się akurat, że to jest walor w filmie, bo przyjdą czasy, kiedy wszyscy zapomną o maseczkach, a tu jest zapis. To jest rzeczywistość, w której po prostu funkcjonujemy teraz. I to jest też zasługa dokumentu.